Go to the white line. I won't fall off, I promise. <sighs> this looks like fun. I wonder where Winston is with my tea. Wow, impressive. Sorry about the state of this room. I haven't renovated in 20 years. Ah, yes, now I remember. The gate will rise once I've thrown a kettleball into each of the openings. To make me jump, pick a direction and press the jump button. If you press the roll button, I'll perform a roll. I can get to higher places by scrambling up certain surfaces. Simply press the jump button while pressing towards the appropriate surface. I need to find a way to open the gate that's blocking the stall. Great jump, we made it. I wonder where all the kettlebells are located. In narrow spaces, I'll squeeze through the gap automatically. Those should act like quippers. If I jump forward and throw my grapple, I can attach to them and swing. When holding a ledge, press left or right to shimmy. We ought to do them in order. Welcome to my most modest dwelling. Let's do some exercises. And voila! Ah, <sighs> uh, ah, a variety of notes. Seeing all these documents together has me thinking. I've done so much in such a short time. I wonder what's next. A bill with Winston's handwriting. Miss Croft, this is the invoice issued by the locksmith for the recent repairs to the freezer. Hopefully, this will avoid any future unpleasantness. Winston. An apology from the renovator. Miss Croft. Having now examined our original documents versus the blueprints from which the work was executed, we have discovered that the initial designs were measured in feet, but the blueprints were drawn up in meters. This is the reason for the oversized proportions to your kitchen. An update from my contractor. Done at last, just the way you wanted. I've got to say, this is the most fun I've ever had on a contract in my entire career. It reminded me of the old Enid Blyton books I used to read as a kid, with secret passages everywhere. I don't know what you're going to hide under those stairs, but your secret is safe with me. Henry D. A letter from Jonah and Abby. Hi Laura, if you're wondering about that new machine in your garage, it's a gift from me and Abby. I picked it out because I remember what you like to ride, and of course, she had to spend some quality time with the engine to make it more efficient. What can I say, me and Abby make a great team. Thanks for everything, Jonah. A letter from Reyes. Hey, Lara. Just a quick note to let you know how things are going. Alicia started university studying psychology, but she spends more time writing songs on her piano. She's got talent. I don't know where from. Things are good at the garage. I'm building up a solid core of regulars. One of them has been dropping hints he wants to ask me out, but he's a cop, so I don't know. Alicia thinks he's cute, and you know her. She's even more stubborn than I am. Hope things are good with you too. I know writing's not really your thing, though, so no pressure to answer soon. Joss. A note from Sophia. Lara, I thought you might like to hear of recent events in the valley. It has been difficult for many adjusting to existence without the divine source, but we have found new purpose in expanding our knowledge and abilities. Primarily, we've become more agricultural, and our discipline has served us well. The crops and livestock flourish. Many of us have begun to discover and embrace modern technology, myself included. I'm learning to pilot a helicopter. The sensation of flight is liberating. I hope you are likewise well, Sophia. A postcard from Koryanka. Lara, greetings from Argentina. Abigail kindly volunteered to fly me here after I accompanied her back to Kuwakyaku. One of our conversations led to the topic of snow, and I knew I had to experience it for myself, so she suggested Tierra del Fuego. I have now experienced my first snowstorm. Podejdź do białej linii. Nie spadnę, obiecuję. Ha, wygląda ciekawie. Ciekawe, gdzie jest Winston z moją mrożoną herbatą. Oh, wow, imponujące. Przepraszam za stan tego pomieszczenia. Nie było odnawiane od dwudziestu lat. A, tak, teraz pamiętam. Brama się otworzy, kiedy wrzucę ciężarek przez każdy otwór. Jeśli chcesz, żebym skoczyła, wybierz kierunek i naciśnij przycisk skoku. Gdy naciśniesz przycisk przewrotu, wykonam przewrót. Mogę dotrzeć do wysoko położonych miejsc, wspinając się po niektórych powierzchniach. Po prostu naciśnij przycisk skoku, wskazując odpowiednią powierzchnię. Muszę jakoś otworzyć tę bramę, która blokuje stele. Świetny skok, udało się. Ciekawe, gdzie znajdę wszystkie ciężarki. W wąskich przejściach automatycznie przecisnę się przez szczeliny. To zadziała jak zaczep. Jeśli skoczę w tym kierunku i rzucę linę z hakiem, mogę się chwycić i rozhuśtać. Powinniśmy to zrobić po kolei. Witam w moich skromnych progach. Poćwiczmy odrobinę. I voilà. Ah, oh, powietrze! Rozmaite notatki. Patrząc na te dokumenty, nie mogę się oprzeć wrażeniu, że zrobiłam tak wiele w tak krótkim czasie. Ciekawe, co dalej. Rachunek z wiadomością od Winstona. Panno Croft. Oto faktura, którą ślusarz wystawił za ostatnie naprawy w chłodni. Miejmy nadzieję, że tym sposobem unikniemy kolejnych nieprzyjemności. Winston. Przeprosiny od renowatora. Panno Croft. Po ponownym porównaniu oryginalnych dokumentów oraz planów, na podstawie których przeprowadzono pracę, odkryliśmy, że pierwotny projekt został wymierzony w stopach, zaś plan został sporządzony w metrach. To dlatego pani kuchnia jest tak nieproporcjonalnie duża. Zapewniam, że podejmiemy kroki, by naprostować tę pomyłkę. Wiadomość od mojego wykonawcy. W końcu się udało. Tak miało być. Muszę powiedzieć, że to był najciekawszy projekt w całej mojej karierze. Przypomniały mi się stare książki Enid Blyton, które czytałem jako dziecko, gdzie wszędzie były tajne przejścia. Nie wiem, co chce pani ukryć pod tymi schodami, ale na pewno dochowam tajemnicy. Henry D. List od Johna i Abby. Cześć, Laro. Jeśli zdziwił cię widok nowej maszyny w garażu, wiedz, że to prezent ode mnie i Abi. Wybrałem go osobiście, bo wiem, czym lubisz jeździć. Abi musiała rzecz jasna spędzić trochę czasu nad silnikiem, żeby był mocniejszy. Ale cóż mogę rzec, ja i Abi tworzymy zgrany zespół. Dzięki za wszystko. Jonah. list od Reyes. Cześć Laro. Chciałam ci tylko napisać, jak się sprawy mają. Alisza zaczęła naukę na uniwersytecie i studiuje psychologię, ale więcej czasu spędza na pisaniu piosenek przy pianinie. Ma wielki talent, choć nie wiem skąd. Warsztat ma się dobrze, gromadzę coraz większą grupę stałych klientów. Jeden z nich zaczął coś przebąkiwać, że może byśmy się umówili. Ale to gliniarz, więc sama nie wiem. Alisza uważa, że jest całkiem przystojny, a dobrze wiesz, że ona jest jeszcze bardziej uparta ode mnie. Mam nadzieję, że u ciebie wszystko dobrze. Wiem, że nie lubisz pisać, więc nie musisz się śpieszyć z odpowiedzią. Joss. Wiadomość od Sofii. Laro, pomyślałam, że zechcesz poznać najnowsze wieści z Doliny. Wielu z nas trudno przywyknąć do życia bez boskiego źródła, ale znaleźliśmy nowy cel w poszerzaniu naszej wiedzy i zdolności. W pierwszej kolejności postawiliśmy na agrokulturę, w czym pomogło nam nasze zdyscyplinowanie. Nasze uprawy i hodowle mają się doskonale. Wiele osób, w tym ja, zaczęło odkrywać i wykorzystywać nowoczesną technologię. Uczę się pilotować śmigłowiec. Uczucie latania jest niesamowite. Mam nadzieję, że ty również miewasz się dobrze. Sofia. Kartka pocztowa od korianki. Laro. Pozdrowienia z Argentyny. Abigail zgodziła się mnie tu przywieźć po tym, jak wróciłam z nią do Kugłakiaku. Jedna z naszych rozmów zeszła na temat śniegu i chciałam go zobaczyć na własne oczy, więc ona zasugerowała Tierra del Fuego. A teraz przeżyłam swoją pierwszą burzę śnieżną. Jestem pewna, że nigdy nie znudzi mi się odkrywanie cudów tego świata. Korianka. Weiss sur la ligne blanche. Promis, je tomberai pas. Ça <suszy> marrant. Je me demande ce que fait Winston avec mon thé. Wow, impressionant. Cette pièce est dans un sale état. Je n'ai pas fait de travaux ici depuis 20 ans. Ah oui, ça me revient. La porte s'ouvrira quand j'aurai lancé une boule dans chacune des ouvertures. Pour que je saute, choisis une direction et appuie sur la touche de saut. Je ferai une roulade si tu appuies sur la touche correspondante. Je peux aller plus haut en escaladant certaines surfaces. Appuie sur la touche de saut tout en me faisant avancer vers la surface voulue. Il faut que je trouve un moyen d'ouvrir la porte qui bloque la stèle. Très beau saut, on a réussi. Je me demande où je vais pouvoir trouver toutes les boules. Si l'endroit est étroit, je me faufilerai automatiquement. C'est comme des quipous. Si je saute vers l'avant et que je lance mon grappin, je peux m'y attacher et me balancer. Accroché à un rebord, appuyez à gauche ou à droite pour que j'avance. Il faut qu'on procède dans l'ordre. Bienvenue dans mon humble demeure. On va faire un peu d'exercice. Et voilà le travail. De l'air. Une collection de notes. Quand je vois tous ces documents, je me dis que j'ai accompli beaucoup en très peu de temps. Je me demande ce qui m'attend après ça. Une note rédigée par Winston. Mademoiselle Croft, voici la facture envoyée par le serrurier suite aux récentes réparations effectuées dans la chambre froide. Avec un peu de chance, nous ne devrions plus avoir de désagréments. Winston. Un mot d'excuse de l'artisan. Madame Croft, après comparaison entre vos documents et les plans sur lesquels les travaux se sont basés, nous avons découvert que les mesures initiales étaient en pied, tandis que celles utilisées lors de la construction étaient en mètres. « Ceci explique les proportions démesurées de votre cuisine. Soyez assurés que nous allons tout mettre en œuvre pour corriger le problème. » Des nouvelles de l'entrepreneur. « C'est enfin terminé. Et ça devrait vous plaire. Je dois bien dire que je m'étais rarement autant amusé au cours de ma carrière. Ça m'a rappelé les livres que je lisais quand j'étais gamin, avec des passages dissimulés partout. Je ne sais pas ce que vous comptez cacher sous cet escalier, mais j'emporterai votre secret dans la tombe. » Henri D. Une lettre de Jonah et Abby. « Salut Lara. » Si jamais tu te demandes ce que c'est que cette machine dans ton garage, c'est un cadeau d'Abby et moi. C'est moi qui l'ai choisi parce que je connais tes goûts, mais Abby a passé un peu de temps sur le moteur pour le rendre plus puissant. Qu'est-ce que tu veux On forme une équipe du tonnerre. Merci pour tout, Jonah. Une lettre de Reyes. Salut Lara. Juste un petit mot pour te donner des nouvelles. Alicia a commencé les cours, elle étudie la psychologie, mais elle passe surtout du temps à composer au piano. Elle a du talent, mais je ne sais pas de qui elle le tient. Au garage, tout va bien. J'ai de plus en plus de clients. L'un d'entre eux a l'air de vouloir m'inviter à dîner, mais c'est un flic. Alors j'hésite un peu. Alicia le trouve mignon et tu la connais. Elle est encore plus têtue que moi. J'espère que tu vas bien. Je sais que tu n'aimes pas trop écrire. Alors ne te sens pas obligée de me répondre tout de suite. Joss. Une note de Sofia. Lara, je me suis dit que tu aimerais avoir quelques nouvelles de la vallée. Beaucoup d'entre nous ont eu du mal à s'habituer à la vie sans la source divine, mais nous avons trouvé un nouveau but, développer notre savoir et nos compétences. Nous nous concentrons beaucoup sur l'agriculture et notre discipline est un atout. Les récoltes et le bétail prospèrent. Nous sommes nombreux à apprécier les technologies modernes que nous avons pu découvrir. J'ai même appris à piloter un hélicoptère. Voler me donne une sensation de liberté incroyable. J'espère que tu vas bien, toi aussi. Sophia. Une carte postale de Koryanka. Lara. Un petit bonjour d'Argentine. Abigail a eu l'amabilité de m'y conduire après notre retour à Coiakikou. En discutant, nous en sommes venus à parler de la neige et comme j'ai eu l'air intriguée, elle a suggéré de visiter la Terre de feu. J'ai donc connu mon premier blizzard. Je sais déjà que je ne me lasserai jamais de toutes les merveilles du monde dans lequel nous vivons. Corianca. Gehen Sie zur weißen Linie. Ich falle nicht runter, versprochen. Ah, huh, das macht bestimmt Spaß. Wo bleibt eigentlich Winston mit meinem Tee Wow, beeindruckend. Tut mir leid, wie der Raum aussieht. Ich habe 20 Jahre nicht renoviert. Ah, ja, ich erinnere mich. Das Tor hebt sich, wenn ich in jede Öffnung eine Kesselglocke werfe. Wählen Sie eine Richtung und drücken Sie Springen, damit ich springe. Wenn Sie Abrollen drücken, mache ich eine Rolle. Ich komme höher rauf, wenn ich mich an Oberflächen hochhangle. Drücken Sie Springen und gleichzeitig in Richtung der gewünschten Oberfläche. Ich muss irgendwie das Tor öffnen, das die Stähle blockiert. Guter Sprung, geschafft. Ich frage mich, wo die ganzen Kesselglocken sind. Wenn es eng wird, quetsche ich mich automatisch hindurch. Das sind praktisch Kipus. Wenn ich springe und meine Kletteraxt werfe, kann ich daran schwingen. Drücken Sie an einer Kante links oder rechts zum hangeln. Wir sollten die Reihenfolge beachten. Willkommen in meiner bescheidenen Behausung. Wie wär's mit Sport? Und voila. Ah, Luft. Diverse Unterlagen. Wenn ich all diese Dokumente so sehe, gerate ich ins Grübeln. Ich habe in extrem kurzer Zeit sehr viel erlebt. Was wird wohl als nächstes kommen? Eine Rechnung mit einer Anmerkung in Winstons Handschrift. Miss Croft. Dies ist die Rechnung des Schlossers für die kürzlich erfolgte Reparatur des Gefrierschranks. Hoffentlich werden dadurch künftig Unannehmlichkeiten verhindert. Winston. Eine Entschuldigung des Leiters der Renovierungsarbeiten. Miss Croft. Beim Vergleich unserer Originaldokumente mit den Blaupausen, auf deren Basis gearbeitet wurde, mussten wir feststellen, dass der ursprüngliche Entwurf in Fuß erfolgt ist während die Blaupausen Meter ausweisen. Das ist der Grund, warum Ihre Küche so ungewöhnlich groß ausgefallen ist. Seien Sie versichert, dass wir die erforderlichen Schritte zur Behebung des Problems umgehend in die Wege leiten werden. Eine Nachricht von meinem Bauleiter. Endlich fertig. Genau wie Sie es wollten. Ich muss sagen, ich hatte in meiner gesamten beruflichen Laufbahn noch nie so viel Spaß bei einem Auftrag. Das Ganze hat mich an die alten Romane von Annette Blyton erinnert, die ich als Kind gelesen habe, wo es überall Geheimgänge gab. Ich weiß zwar nicht, was Sie unter der Treppe verstecken wollen, aber Ihr Geheimnis ist bei mir sicher. Henry D. Ein Brief von Jonah und Abby. Hi Lara. Falls du dich fragst, was die neue Maschine in deiner Garage soll, kommt hier die Antwort. Sie ist ein Geschenk von mir und Abby. Ich habe sie ausgesucht, weil ich weiß, was du gerne fährst, und sie musste natürlich einige Stunden mit dem Motor verbringen, um ihn richtig aufzumotzen. Was soll ich sagen? Ich und Abby sind eben ein großartiges Team. Danke für alles. Jonah. Ein Brief von Reyes. Hey Lara. Nur eine kleine Nachricht, damit du weißt, wie es bei uns läuft. Alicia ist jetzt an der Uni und studiert Psychologie, aber den Großteil ihrer Zeit verbringt sie damit am Klavier Songs zu schreiben. Sie hat Talent, keine Ahnung woher. In der Werkstatt läuft alles gut, ich baue mir gerade einen soliden Kern von Stammkunden auf. Einer hat Andeutungen gemacht, dass er gerne mit mir ausgehen würde, aber er ist ein Bulle, und ich weiß nicht so recht. Alicia findet ihn süß, und du kennst sie ja, sie ist noch sturer als ich. Hoffentlich ist bei dir auch alles okay. Ich weiß, schreiben ist nicht dein Ding, du musst also nicht sofort antworten. Joss, eine Nachricht von Sophia. Lara, ich dachte, dich interessiert vielleicht, was hier im Tal so vor sich geht. Für viele war es schwierig, sich an ein Leben ohne göttliche Quelle zu gewöhnen, aber wir haben eine neue Berufung darin entdeckt, unser Wissen und unsere Fähigkeiten zu erweitern. Hauptsächlich betreiben wir jetzt Landwirtschaft und dabei hilft uns unsere Disziplin sehr. Pflanzen und Tiere gedeihen. Viele von uns haben die moderne Technologie für sich entdeckt. Ich übrigens auch. Ich lerne gerade, wie man einen Hubschrauber steuert. Fliegen ist ungemein befreiend. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Sophia, eine Postkarte von Kurianka. Lara, Grüße aus Argentinien. Abigail hat mich freundlicherweise hergeflogen, nachdem ich sie nach Kuwak-Yaku zurückbegleitet hatte. Eines unserer Gespräche drehte sich um Schnee und ich musste das unbedingt einmal mit eigenen Augen sehen. Also hat sie Tierra del Fuego vorgeschlagen. Ich habe gerade meinen ersten Schneesturm erlebt. Ich bin ganz sicher, dass ich von den Wundern der Welt, in der wir leben, niemals genug bekommen werde. Kuryanka. Иди к белой линии, я не свалюсь, честно. Hm, это весело. Где же Уинстон с моим чаем? Oh, вот это да! Зал в кошмарном состоянии. Здесь 20 лет не было ремонта. А, ah, точно вспомнила. Ворота поднимутся, когда я брошу по в каждое отверстие. Для прыжка выберите направление и нажмите кнопку прыжка. Для кувырка нажмите нужную кнопку. По ряду поверхностей можно забраться наверх. Выберите соответствующую кнопку направления и нажмите кнопку прыжка. Нужно открыть ворота, перекрывшие путь к Стелле. Вот это прыжок. Успех. Интересно, где хранятся все гири? Через узкие щели я протискиваюсь автоматически. Это точки зацепа, если прыгнуть вперед и метнуть ледоруб, можно раскачиваться на них. Нажмите влево или вправо, чтобы двигаться вдоль уступа. Главное, все по порядку. Добро пожаловать в мое скромное жилище. Потренируемся. И вуаля. <связывая> воздух. Разного рода записки и документы. Вот смотрю я на эту кипу и думаю, как много всего я успела за такой короткий срок. Что же будет дальше? Счет, выписанный Уинстоном. Мисс Крофт, слесарь выставил счет за ремонт морозилки. Надеюсь, впредь подобных недоразумений удастся избежать. Уинстон. Записка с извинениями от реставратора. Мисс Крофт, мы сопоставили исходные документы с чертежами, по которым были выполнены работы, и выяснилось, что изначально измерения были указаны в футах, а не в метрах. Вот почему ваша кухня получилась такой большой. Будьте спокойны, мы примем меры, чтобы решить эту проблему. Уведомление наконец-то все готово. Сделал все, как вы хотели. Честно сказать, это был самый интересный контракт за всю мою карьеру. Это напомнило мне книжки Эннет Блайтон, которые я читал в детстве. Там тоже везде были потайные ходы. Не знаю уж, что вы собрались прятать под этой лестницей, но я сохраню вашу тайну. Генри Д. Письмо от Иона и Эбби. Привет, Лара. Видела в гараже новую машину? Это подарок от нас с Эбби. Я помню, на чем ты любишь ездить, и специально выбрал такую модель. А она, естественно, поколдовала над двигателем. Что я могу сказать? Мы с ней отличная команда. Спасибо тебе за все, Иона. Письмо от Рейс. Здравствуй, Лара. Просто хочу рассказать тебе, как у нас дела. Алиша поступила в университет, учится на психолога. Но она больше времени просиживает за фортепиано, сочиняет песни. У нее к этому талант, уж не знаю откуда. В мастерской сформировался костяк постоянных клиентов — один ненавязчиво ко мне подкатывает, но он полицейский, так что даже не знаю. Алиша говорит, он симпатяга, а ты ее знаешь, она еще упрямее меня. Я надеюсь, у тебя там тоже все хорошо. Но писать письма ты не любишь, я в курсе. Но я тебя не тороплю. Как соберешься, черкни пару строк. Джос. Записка от Софии. Лара, я думаю, тебе будет интересно узнать про обстановку в долине. Многим было тяжело свыкнуться с исчезновением божественного источника, но люди нашли себе новое призвание мы посвятили себя учебе и самосовершенствованию. По большей части мы теперь занимаемся сельским хозяйством, и наша дисциплинированность сослужила нам хорошую службу. Урожай у нас богатый, скотина тучная. Многие, и я в том числе, начали осваивать современные технологии. Я учусь управлять вертолетом. Ощущение полета раскрепощает. Надеюсь, у тебя все хорошо. София. Открытка от Корианки. Лара, привет тебе из Аргентины. Эбигейл любезно согласилась подбросить меня сюда на самолете, после того, как мы с ней вернулись в Кувакьяку. У нас зашел разговор про снег, и я сказала, что обязательно должна увидеть это своими глазами. Она предложила свозить меня на огненную землю. Я впервые в жизни попала под снегопад. Я уверена, что мне никогда не наскучит открывать для себя новые чудеса мира, в котором мы живем. Корианка.